pół wieku samotności jednego człowieka w jednym klasztorze. Poznaj niezwykłą historię. Przez 50 lat samotnie przebywał w tym pustym klasztorze, gdzie, no wyobraźmy sobie jakąkolwiek zimę, jedną z tych 50 zim. Czemu wybrano akurat Kolumbina Tomaszewskiego? Kim był? Jak żył? Co zostawił? Czy chronił w ten sposób skarb, który, jak głosi legenda, spoczywa u bram? 50 lat samotności w murach klasztornych to walka jednego człowieka. Walka z samotnością, walka z przeciwnościami natury. Wszystko to było udziałem tego jednego człowieka przez 50 lat. Podziwiane i pamiętane przez wiernych za trwanie na wzgórzu. Przez 50 lat był prawdopodobnie jedynym ojcem w tym miejscu. Opowieść o człowieku, który obronił klasztor. Ostatni Bernardyn. Gdybym spotkał ojca Kolumbina Tomaszewskiego, to bym mu podziękował za te 50 lat jego posługi i powiedział, że kontynuujemy ją nadal tutaj w XXI wieku.